Miłości moc, miłości moc, miłości moc. To właśnie moc miłości przyprowadziła Cię tutaj, by połączyć wszystkie Twoje ścieżki na życiowej ścieżce, którą przeznaczyłeś sam sobie. Na poziomie duszy zapisałeś ją sobie jako najszczęśliwszy los. Wpisałeś sobie w to miłość, szczęście, dobro i całe piękno, które możesz sobą na świecie otrzymać i dać. Wejście w miłość to zestrojenie się ze swoim najwyższym przeznaczeniem. Z tym, co na poziomie duszy jest nie tylko marzeniem, a więcej, planem. A jeszcze bardziej precyzyjnie, naturą. Oto w swojej naturze pełnej i pięknej, w swojej naturze, w której jako dusza zszedłeś na ziemię, w ludzkiej formie, wszystko w Twoim organizmie i wszystko w Tobie płynie w kierunku miłości. W świecie, w którym przyszło nam żyć, bardzo wiele spośród tych pływów, niestety, zostało zatrutych bądź zaburzonych. Lecz na słabego nie trafiło. Oto jesteśmy tu. Oto jesteśmy teraz. Czyniący w najpotężniejszej formie, by przywrócić wartość miłości na ziemi. Przywrócić świadomość tego, iż jest to siła boska. Siła przebudzająca boskość w każdym człowieku. A to mamy swoje najważniejsze zadanie, i każdy z nas w swoim stylu, osobiście i ku światu, ma w to zadanie wpisaną miłość. I zgadza się to z każdą ścieżką. Zaplanowane jest to w każdym życiu. I nie ma ani jednego człowieka na ziemi, który by po to nie przyszedł. Lecz wielu zbłądziło i podjęło inne decyzje. Lub też usiłowali przeczekać świat i swoje własne potrzeby, aż spotkali się ze światem teraz, z momentem decyzji, gdzie każdy wybiera w swojej codzienności, czy zamierza oddać swój czas na miłość, czy też nie. Oto miłość. Siła, która powołuje do życia, która powoduje kreację, która sprawia, że ktoś może coś przez lata studiować, bądź też być z kimś i studiować dane życie i osobę. Całym swoim życiem, wnikliwością, całością siebie może ten ktoś wsiąknąć w drugiego człowieka i otrzymać to samo. Tak oto miłość jest wzajemna. Cokolwiek wcześniej było Twoim wrażeniem miłości, cokolwiek wcześniej wpisane w Twoje życie jako miłość, tak oto pamiętaj, że weszliśmy w czas ostateczny, czyli docelowy. Czas, który doprowadzi nas wszystkich do prawdziwych, naturalnych definicji. Czas, który pokaże nam w życiu, czym tak naprawdę jest to, czego sobie życzymy. A miłość w swojej naturze to ogromna szlachetność i akt wiary pomimo wszystko. To wiedza o tym, że choć ani my, ani nasz partner nie urodziliśmy się wczoraj, to to, co mamy w sercu, to wdzięczność za to, że przetrwaliśmy do dziś. Czy było nam dane iść przez samotność, czy przez inne osoby? Czy powzięliśmy ścieżkę szukania mimo tego, że wiedzieliśmy, że możemy nie znaleźć? Czy też wiedzieliśmy, na co czekamy i czekaliśmy? Jakkolwiek dotrwaliśmy do teraz, wejdźmy w podstawową wdzięczność za to. Oto zasada bardzo ważna, by uznać swoją obecność. Uznać swoją drogę do tej obecności. Niezależnie od tego, w jaki sposób wspinałeś się na szczyt życia, z którego możesz to życie stanowić.
Tak oto jesteś. Przebyłeś tutaj i Twoje słowa słychać. Słyszy je woda. Słyszy je powietrze. Słyszy je ziemię i słyszy je ogień. I gdy są pełne światła, żywioły te w ludziach i żywioły te w naturze wspomogą Cię, staną po Twojej stronie. Całością swojego światła również będą Twoje światło wspierać. Dlatego wejdź we wdzięczność. Wdzięczność jest jasna, a nawet więcej, wyjaśniająca. Odpowiada nam na wszelkie zaległe pytania dlaczego, dając nam odpowiedź po co, wskazując nam, jak oto ukształtowała nas przeszłość, jakim sobą siebie się staliśmy, dlaczego może nam się to w życiu przydać. Tak oto wszystko, przez co przechodziliśmy do tej pory, niezależnie od tego, czy był to dla niektórych plac zabaw, czy plac wojny, było jak trening do olimpiady, przejście i droga do tu i teraz, do punktu najwyższej świadomości, najwyższej odwagi i punktu decyzji. Gdy Ty decydujesz, że miłość, gdy masz wówczas w intencji określone życie, określone imię, nazwisko i osobę, bądź też całkowitą szczerą, otwartą, boską wręcz, niesamowitą wibrację domu. I choć nie znasz, kto będzie Twoją miłością, tak oto już teraz witasz. Niezależnie z jakim podejściem wchodzisz w dzisiejszy rytuał, wiedz o tym, że wszystko, co powiedziano do tej pory o miłości, to za mało i nie wszystko. Bo tak oto Ty wpiszesz w słowniki świata, w wodę świata i we wspomnienia miłość w swoim własnym stylu i ze swoim własnym imieniem. To, co kochasz na ziemi, otrzyma Ciebie, a Ty otrzymasz to, co kochasz. I Wasz czas będzie wzajemnie sobie dany i Wasz czas będzie wzajemnie przez Ciebie wzięty. I tak oto następuje Wasz czas wspólny, Twój i wszystkiego, co kochasz. Abrakadabra. A teraz ze wszystkich zajętości życia, ze wszystkiego, co do tej pory Cię kształtowało, a nawet z całego dnia i z ostatnich tygodni, ze z każdej rozproszonej uważności, przybądź tu i teraz. Krzyknij zbiórka pod swoim imieniem i nazwiskiem, pod swoim światłem i formą. I tak oto wejdź w obecność. Bez żadnej oceny przyjrzyj się temu, co do Ciebie przychodzi. Którędy w tę obecność przybywasz? Jak układają się Twoje kroki? Jaką drogą idziesz? Pozwól, by wszystkie wibracje dnia codziennego wybrzmiały i zostały za Tobą. By wszystko to, co tymczasowe, ustąpiło teraz czasu i przestrzeni temu, co wieczne. Magia, tak jak i miłość, to substancja wieczności. Bardzo specjalna, jedyna w swoim rodzaju, własna dla każdej miłości częstotliwość, która raz stworzona podnosi jakość świata o miłość zawsze i wszędzie. A miłość to siła potężna i w dawnym czasie świata, który nie tak dawno dla nas, zdawałoby się, że całą gęstość gdzie indziej, tuż przed rokiem 2020. Tak oto wszystko to, co cenne i boskie, było w zaatakowaniu przez zło.
Zamiast czuć się mocni miłością, czuliśmy słabość, gdy czuliśmy miłość. Czuliśmy się w obowiązku chować swoją wrażliwość, nie tylko chronić intymności, lecz być może nawet nie tworzyć jej w obawie, że zostanie ona narażona na niebezpieczeństwo. Zobaczcie, z jakich wzorów miłości idziecie. Jak wyglądało to w waszym rodzie, w waszej rodzinie, jak wygląda w najbliższym środowisku. I uznajcie siebie jako odważnych na tyle, by zawnioskować swoją obecnością o miłość i by tę miłość wprowadzić, bo być może jesteście jedynym źródłem, które może zapulsować tak czystą, boską informacją i przypomnieć naraz wszystkim wokół, o co chodziło i zawsze będzie chodzić, gdy mowa o tej komunikacji, o miłości, o połączeniu tego, co czujesz, tego, co wiesz, tego, co sprawia, że masz dom w pewności, że coś się dzieje. Gdy kochasz drugiego człowieka, twoje życie jest zawsze zasobami tej osoby. Nie tylko materialnymi, bo niektórzy lubią te rzeczy trzymać osobno, na poziomie gęstości, która to świadczy o personalnych sukcesach. Lecz w każdym połączeniu. Tak oto, gdy masz miłość, osoba, którą kochasz, jest mocna tą miłością i tobą. Miłość daje otwarte drzwi do całości człowieka, do każdości. Cokolwiek w życiu zgromadziłeś, czegokolwiek się nauczyłeś, cokolwiek dusza może uznać za przydatne, cokolwiek jest twoją wartością, tak oto miłość daje to, wyzwala to, doręcza to. Miłość przekazuje w jednoczesności, w połączeniu, wszystko naraz. To specjalna formuła, boska multivitamina, która połączona z człowiekiem daje wszystko, co potrzebne, by miłość mogła być kontynuowana, by miłość mogła być tworzona. Tak oto miłość jako źródło życia i pierwszy impuls życia tka samą siebie. I we wcześniejszym czasie świata wiele rzeczy zamachnęło się na to. Wiele zaburzeń rzeczywistości wzięło sobie miłość za cel. Wypaczyło ją, nadało jej formę seksualnego sportu. Okradło ze wszystkiego, co stanowi głębokość połączenia, właśnie gdy mowa o miłości. W alchemii nazywamy ten proces immersją. Gdy tak oto jedna informacja przepływa przez drugą i wzajemnie zmieniają się u siebie, stają się jednością, wsiąkają w siebie, rekombinują się o siebie, to właśnie jest immersja. I to dzieje się, gdy przepływasz przez ukochaną osobę w akcie miłości. Lecz nie to dzieje się wedle wszystkich, którzy tę miłość portretują w popkulturze, w internecie, we wszelkiej rozrywce. Bo tak oto narzędzie boskie sprowadzone zostało do mechanicznej czynności. I choć oczywiście nic ze świata nie jest wyklęte i wszystko dla ludzi, to pamiętajmy, że miłość kreuje, toczy się w przód. Gdy skupiasz swoją uwagę na dawnym czasie, miej chociażby dom w pewności, że dedykujesz tak potężny wstrząs energii, który sam kumulujesz i tworzysz, a wstrząs ten może spowodować zmianę, a myślisz o nim w sposób codzienny i zwyczajny. Oto orgazm, oto połączenie, które jedni tylko i wyłącznie uznają przyjemnością. Zaś dla tych, którzy postrzegają energię, którzy widzą i słyszą Boga, którzy potrafią docenić boskość w drugim człowieku, to całożyciowe przepłynięcie przez kogoś. Pamiętaj o tym, że z osobą, która cię kocha, odkrywasz miłość. Niezależnie, ile osób wcześniej mogło spać z tobą bądź uprawiać seks, o
Osoba, do której masz miłość, pokazuje ci ciebie na poziomach, na których nie byłeś wcześniej. Odmieniacie się o siebie. Tworzycie substancję we wszechświecie unikatową i połączoną. Szczególny związek alchemiczny, którego wcześniej nie było. Związek dwóch dusz. Gdy jedna płynie o wolności, druga zaś o całkowitym zwycięstwie. Tak oto następuje całkowite zwycięstwo wolności i całkowita wolność zwycięzców. Przyczyny przenikają się ze sobą. Ludzkie życia przepływają przez siebie. To nie tylko tak, że chcesz pomóc swoim partnerom w pracy, że zależy ci, by twoja ukochana osoba miała swoją codzienność na najwspanialszym poziomie. Lecz gdy dajesz siebie miłości, całość ciebie przepływa przez całość drugiego człowieka. I tak oto wzajemnie otrzymujecie wszystko. Łączycie się z tym, co macie wspólne. Macie w rozmowie i w kontekście rozwoju to, co was różni. Ale gdy razem decydujecie, że miłość, to macie wspólny kierunek. Można powiedzieć, że sukces jednego z was jest sukcesem drugiego z was również. Oto miłość unosi sukces. Miłość wydobywa z człowieka najpiękniejszość i mobilizuje organizm. Mobilizuje na każdym poziomie istnienia. Wskazuje, że to, co znaliśmy wczoraj, to piękne i mocne. Warto za to podziękować. Lecz jutro jest potężniejsze jeszcze. Lecz jutro, które zaczęło się już dziś, możemy osiągnąć jeszcze więcej. Tak oto rośniemy w moc. Łączymy się ze źródłem choćby na ułamek sekundy, choć w ziemskim czasie nie wydaje się to wielkie. To pamiętaj, że gdy łączysz się z wiecznością, nie liczy się tego w sekundach. I tak, gdy dostępujesz tego aktu miłości, gdy dajesz i otrzymujesz, jako akt, jako sztuka, zawiera to zarówno energię daną, jak i wziętą. Tak oto wprowadzasz w całą materię i energię wszechświata fraktal i częstotliwość miłości ze swoją własną energią, ze swoim imieniem na tym. Rośniesz o to zawsze. Cokolwiek ta miłość uczyni pięknego, rośniesz o to zawsze. Miłość jest twoją potęgą. I teraz spójrz w przeszłość, choć rzadko taką prośbę mam do ciebie, a teraz mam. I zobacz, dlaczego miłość była wcześniej przedmiotem i adresem ataków. Tak potężna siła, tak potężna moc, gdy w świecie iluzja była jeszcze u władzy, tak oto ona została człowiekowi ośmieszona, zakrzywiona, zafałszowana, często odebrana. Lecz po to jesteśmy w dzisiejszym świecie, by na nowo ją wynaleźć i stworzyć. Bez nurkowania w tym, co dawne, bez myślenia o sobie, jakim to sobą siebie jesteśmy, bazując na przeszłości. Tak oto wybierzmy co najlepsze. Zamiast skupiać się na fałszywym wyborze mniejszego zła, wybierzmy to, co prawdziwe. Wybierzmy większe dobro. Zobacz, jaką miłość ty potrzebujesz przepisać wyżej. Co w twoim życiu, w twoje oczy, w twoje doświadczenie zostało wcześniej dane jako miłość? Czy ta miłość nadal płynie ku tobie? Czy może coś, co dałeś, obróciło się przeciwko? Jakie są relacje z twoimi byłymi partnerami i partnerkami? Bez wchodzenia w ogień tych relacji? Z pozostawieniem całego gniewu w przeszłości? Zobacz, jakie wzory ty dzisiaj masz do zwyciężenia ponad nimi. Co ty dzisiaj swoją obecnością w tym rytuale możesz poprawić nie tylko u siebie, a jako ten, który reprezentujesz cały swój świat, wszędzie tam, gdzie jesteś,
i zawsze tam, gdzie jesteś. Oto wszystko, co było do tej pory wpisane w Twoją definicję miłości, może zostać zdeklasowane przez prawdziwość i wielkość miłości przeznaczonej. Zupełnie tak, jak waluta, która jeszcze wczoraj liczyła się, a dziś już nie. Tak wszystko, czym przejmowałeś się, co budziło w Tobie lęk, co sprawiało, że miłość nie do końca była Twoim planem, co trzymało Cię na odległość miłości, to wszystko zniknie. Tak oto nowa miłość, lub też odnowiona miłość, w której przyjdzie Ci żyć, da Ci coś zupełnie szczególnego. Da Ci wiarę i wiedzę o tym, jednocześnie w połączeniu, że to Ty kreujesz, że takiej miłości jak Wasza, Twoja i tej duszy, którą kochasz, nie było nigdy wcześniej, nie będzie nigdy później, lecz teraz jest. I to z Was wynika, że jest. Wiedz o tym, jak wielką godność to wprowadza. Pamiętaj, że właśnie tędy człowiek może być wspaniały. Właśnie tędy człowiek może dać całą swoją godność i dobro, być czyimiś skrzydłami, zamiast skupiać się na walce, jak kibice wrogich drużyn. Osoba, która kocha, skupia się tylko i wyłącznie na tym, co wspiera. Tak oto zobacz, jak Twoja miłość może unieść tych, których kochasz. Zobacz, czy życzysz im tego, czy ucieszy Cię taki sukces. Dla niektórych nie jest to aż tak oczywiste. Pozwól sobie to zobaczyć, uśmiechnij się o tym, a nawet więcej, zalśnij o tym. Przebudź o tym swoją serdeczność, swoje ciepło i swoje światło, swoją dumę i radość. Zobacz, jak na drugiej stronie intencji, które dzisiaj przynosisz, istnieje szczęście tych osób, które kochasz, bądź które też miłością dzisiaj zapraszasz do życia. I tak oto jesteś w rozpoczęciu pływu, który przyprowadzi do Ciebie miłość, zadba o Twoją miłość, zadba o Was. Tak oto ten pływ życia, który wystartował właśnie, który jest, który rozpoczął się i który trwa, który trwać będzie i połączony z wiecznością miłości, jest również wieczny. Tak oto w mocy tego Wasza miłość jest chroniona, zaopiekowana wszystkim, co boskie, uniesiona w dobro. Naznaczona magią, otrzymuje magię od każdej dobrej magii, która istnieje. Otrzymuje obecność szczęśliwości, otrzymuje wsparcie. Tak oto miłość, unosząca nie tylko zakochanych, a cały świat, a więc uniesiona przez cały świat. Przywołaj całą pomoc ku Wam, których potrzebujecie. Przywołaj wszystko, co Ci potrzebne i Tobie, i tej duszy, którą zamierzasz w życiu kochać i która Tobie przeznaczona. A gdy tak przywołasz, jesteście uzdrowieni dla miłości. Archaniele Rafaelu, Ty, który płyniesz ku nam wszystkimi rzekami świata, przybądź do nas w energii i w materii, w energii i w materii, w energii i w materii. I całą swoją mocą i całym jestestwem, które reprezentujesz, boskością wody, każdym łykiem wody i każdym oddechem, który zawiera wodę, bo w powietrzu i ona, tak oto wesprzyj miłość w nas, podlej miłość jak najpiękniejszy kwiat, uzdrów nas dla miłości. Niech wszystko to, co dzieje się w kosmosie i ma odbicie na Ziemi, służy miłości. Każdy taniec planet i połączenie, wszystko, co przemawia ku nam swoją mocą, a my zanurzeni w tym, tworzymy z tego siebie. Tak oto służy miłości. Archaniele Rafaelu, z każdą zielenią naturalną, na którą spojrzymy, z każdym zielonym korolem drzew i kwiatów, tak oto
wspieramy miłość, dostarczamy zdrowie prosto w miłość. Jesteśmy ocaleni dla miłości. Nasz czas uzdrawia świat, bo płynie miłością. Każdy, kto na nas spojrzy, wie, że miłość istnieje. Choć nawet początkowo być może chciałby życzyć nam źle, tak miłość nasza rozpuszcza każde zło. Abrakadabra. Tak miłość nasza daje ludziom w oczy magię i zwycięstwo Boga. Abrakadabra. Tak miłość nasza jest oczywistym zwycięstwem światła, triumfem duszy ludzkiej na ziemi, triumfem boskości w człowieku. Abrakadabra. I tak oto zobacz siebie w miłości. Zobacz, z jakimi intencjami przychodzisz, bo miłość to owoc całego życia, a nie tylko romantyczności czy seksualności. To połączona częstotliwość, która składa się na to, że boskość w tobie jest przebudzona, a ty płyniesz w kierunku najwyższego dobra, którym jesteś. Tak oto pozwól sobie, ażeby miłość. Przeczytaj swoje intencje. Jeśli potrzebujesz, napisz je i przeczytaj. Lecz skup się nie tylko na słowach. Zobacz, co one znaczą. Co znajduje się w obrazie, w sytuacji, po drugiej stronie słów, które wypowiadasz. Wszystko wypowiedziane w tym czasie, ustanowione, przywołane. Wszystko, co ustanowione w imieniu miłości, stanie się rzeczywistością. Wzejdzie w życiu, gdy wzejdzie słońce po raz kolejny, od czasu, gdy to słyszysz, stanie się oczywiste i jasne. Tak oto aura twoja zawierać będzie miłość. Jako częstotliwość, która woła miłość jak do domu, przywołasz swoją miłość, a ochroniona anielsko, zaopiekowana boskim światłem, tak oto jest bezpieczna na swojej drodze, przybywa do ciebie jak do domu, a ty jej nawet wychodzisz w pół drogi, gdy masz gotowość, by spotkać swoją miłość jak najwcześniej to możliwe, by wydać swój czas i sekundy siebie na miłość. Abrakadabra. I teraz spędź czas ze swoimi intencjami, wejdź w te wizje, poczuj, co tworzysz. Daj sobie zgodę na to, co wprowadzasz. Ja zaś wołam was, aniołowie i archaniołowie, spłyńcie ku nam mocą boską. Tak oto zadedykowaliśmy czas swojego życia w miłość. Dajcie nam odpowiedź życiem, co to znaczy dla nas, jaki przeznaczony nam miłości. Tak oto dajcie nam, gdy bliźniaczy płomień w naszym życiu, i sprowadźcie dusze bratnie, gdy to właśnie wołamy. I dajcie przyjaciół, którzy tę miłość pozwolą nam pielęgnować, pomogą, będą zawsze przy nas i ta miłość będzie święta dla nich i będą ją szanować. Aniołowie i archaniołowie, tak oto jesteśmy gotowi, by na tej ziemi posadzić święte ziarno miłości i by z tej miłości urodzone zostało dobro w świat, w każdej formie sztuki, którą wybierzemy, w najwyższej jakości czasu. Świadomi tego, że magia i miłość i wolność są wieczne, tak oto wolną wolą w czasoprzestrzeni magicznej wprowadzamy miłość w świat swoim życiem, w każde miejsce, w którym jesteśmy i w każdy czas. Abrakadabra. A ty spędź czas w swoich intencjach, ujrzyj swoje intencje dokonanymi. Woda spływa do ciebie z dźwięku, łączy w sobie kosmiczny blask. Niektóre krople niosą słowa, które potrzebne, by wsiąkły właśnie tam, gdzie posiałeś swoje nadzieje, gdzie zostały w ziemi nasiona tego, co dla ciebie ważne, gdzie teraz czekają, by urosnąć i są możliwe w tym. I dzieje się to. Tak oto bądź w radości o tym. Bądź w pełnej szczęśliwości na ten temat, bo tak oto zakończyłeś czekanie. I początek twojego nowego życia. Początek życia, który jest efektem spełnionych życzeń, nastąpił teraz.
Abracadabra. Aniołowie i archaniołowie, ochrońcie świętą miłością tego i tą, którzy do nas idą, by otrzymać naszą miłość przeznaczoną, jak i nas, którzy idziemy, by miłość ta otrzymała adres i dom, i by połączyła się w energii i w materii, bo tak oto jesteśmy źródłem tej miłości na ziemi i tylko z nas może ona spłynąć i wyniknąć. Aniołowie i archaniołowie, archaniele Gabrielu w szczególności, ty, który opiekujesz się naszą tożsamością, integralnością, wszystkimi aspektami nas, które wytworzyliśmy na ziemi, naszym zrozumieniem, słowami i snami, tym, co przeżyliśmy i umiemy wykomunikować, jak i niewinnością. Ty, który niesiesz naszą klepsydrę z sekundami czasu jako pierwszy i Ty, któremu dajemy ją, gdy idziemy z ziemi ku niebu, z powrotem źródło, tak oto przybądź do nas w swoim świętym działaniu i otwórz nas na wszystko, czego partner od nas potrzebuje, czego ta miłość przeznaczona od nas wymaga. Zgłośnij w nas całą telepatię, która potrzebna, by zrozumieć naszą miłość na ziemi. Zgłośnij w nas wszystkie dary, wszystko, co niesiemy w sobie i co mamy, a co potrzebne, by ta osoba i ta dusza i to życie czuły się z nami jak najlepiej. Archaniele Gabrielu, zgłośnij w nas nasze naturalne prawo do miłości. Pozwól nam z następnym oddechem i z każdym kolejnym umyć z siebie wszystkie zaburzenia, wszystkie częstotliwości świata, które próbowały kłócić się w nas, bo tak oto zewnętrznie nasiane dały nam co jedynie zło i zamęt. A dziś stajemy nago i w prawdzie, gotowi do miłości, gotowi do tego, by tworzyć miłość tu i teraz, bez konieczności, ażeby przeszłość przeszła przez nasze decyzje i w jakikolwiek sposób zasiała niepokój tam, gdzie idziemy. Oto jesteśmy święci od tego, czyści od tego. Dusze łączą się w tę miłość, ażeby wyzdrowieć i wypocząć od wszystkiego, co je spotkało. Dusze odkrywają siebie jeszcze raz na ziemi, w swojej nowej formie. Jedno i drugie, gdy przeznaczone sobie patrzy na siebie, i tak oto widzi, dlaczego i po co przeznaczone sobie. Archaniele Gabrielu, otwórz nam oczy i otwórz nam nasze spojrzenie i percepcję na prawdziwą miłość w naszym życiu. Doprowadź nasze kroki tam bardzo jasnymi drogowskazami, a nawet więcej, rozwiązaniami, które Ty w boskości swojej i jasności znasz i wiesz. My w swojej gotowości i zaufaniu gotowi jesteśmy i świadomi otrzymać.
Abrakadabra. I teraz ujrzyj, jak darami pracujesz ku osobie, którą kochasz. Czy znasz tę osobę, czy jeszcze nie? Tak oto pracuj darami, a zobacz, jakie dary otrzymałeś. Bo dowiadujesz się w praktyce o Twojej mocy i o Twojej supermocy. Mówi Ci miłość. To właśnie miłość jest powodem i możliwością, dla której takie rzeczy umiesz. Jest przyczyną tego. To właśnie miłość jest tym najważniejszym, po co i dzięki czemu i z jakiego powodu czynisz i działasz. To właśnie miłość daje Ci motywację do wszystkiego, co ważne i wielkie. Do tego, by żyć swoimi talentami, by rozwijać skrzydła. To właśnie miłość daje Ci dostęp do najwyższych pięter Ciebie i do głębokości, gdzie bez asysty kogoś, kto Cię kocha, wolisz się nie pojawiać. Oto wchodzisz w miłość. Jest to energia święta i przeznaczona. Energia ważna. Jedyna w swoim rodzaju. Łącząc się z osobą, którą wybierasz, łączysz nie tylko miłość seksualną, cielesną i fizyczną, lecz integrujesz całe życie. Wszystko, co wypowiedziane i co niewypowiedziane. Dajesz wszystkość. Niezależnie od tego, jak chcesz, by osoba Cię postrzegała, w miłości osoba widzi Cię dokładnie jak pod najbardziej szczegółową mapą i lupą i nawet mikroskopem, bez żadnych tajemnic. Tak oto bądź w gotowości, że miłość zobaczy Ciebie w każdym jednym Twoim zachowaniu, a i tak przy Tobie będzie. A i tak wybierze Ciebie. A i tak z całego świata najszlachetniejszym, co może robić, jest bycie z Tobą. Najwspanialszym, najbardziej radosnym. Tak oto Ty i dusza, którą kochasz, jesteście dla siebie lekiem na całe zło. Jak i również jesteście dla siebie kolejnym piętrem rzeczywistości, możliwością, dzięki której odkryjecie, co dalej, co więcej, co następne. Tak oto idąc razem w przyszłość, jedno i drugie w połączonej mocy, wszędzie tam, gdzie byliście sami, niezależnie jak się czuliście wówczas, tam oto płynie impuls, mówiący każdej energii, że miłość jest możliwa, przywracający nadzieję w sposób bardzo bezpośredni. Bądź żywym dowodem, że miłość istnieje. Abrakadabra. I zobacz, co to dla Ciebie znaczy. Co to znaczy dla Ciebie ubrane w życie? Co oznaczają dla Ciebie słowa? Triumf miłości. Jak taki triumf objawia się w Twoim życiu? Co przez to rozumiesz, gdy to mówisz? Co znaczy, że miłość wygrała? Zobacz to, odczuj to, a może nawet stwórz. Każde podejście jest prawidłowe, bo miłość jest unikatowa. To najgłębsza sztuka, do której dusza jest zdolna na ziemi. Zobacz więc, jak wygląda ta sztuka, gdy to Ty ją tworzysz. A ja otwieram Twoje oczy na Twoją wspaniałość, a każda istota anielska i archanielska w każdej swej emanacji i możliwości staje przy Tobie i każda, która potrzebna, daje Tobie światło swoje i tak oto otrzymujesz uzupełnione Twoje komórki ciała,
uzdrowiony dla miłości, ocalony dla miłości, żywy dla miłości, obecny dla miłości. Tak oto miłość jest całym Twoim życiem. Wypełnia Cię, wskazuje Ci, że tak oto jesteś cudem na ziemi, a wypełniony miłością unosisz się w zwycięstwo ponad wszelkim, co do tej pory odczułeś, a i nawet co wiedziałeś. Tak oto odczuj, jak miłość rozkłada całe swoje skrzydła w Twoim życiu i jak unosi Ciebie i wszystko, co znasz, ku boskości. Abrakadabra. I uczyń swoje własne przywołanie miłości. Otwórz serce na to i drzwi na to. Otwórz siebie na to i swoje życie na to. Swoje własne zaproszenie do swojego własnego domu, by miłość poczuła się w Tobie i u Ciebie jak w domu. A tak oto przyjdzie. I światło to prowadzi jak latarnia morska. I zawsze wskaże drogę i doprowadzi do Ciebie. A każda Twoja dobra myśl, ciepłe uczucie, i każda miłość, każde bycie miłym ku temu, uniesie kroki tej osoby bezpośrednio w Twoje życie. Zaopiekuje się całą podróżą i tym, który podróżuje. A przede wszystkim przyprowadzi do domu. Tak oto stań się domem dla miłości. Zarówno jako ciało, jak i umysł, i tak i dusza Twoja jest domem dla miłości od teraz. Doznaj przemiany w to. I ujrzyj, którędy ta przemiana przypływa dla Ciebie. I tak oto serce Twoje wypełnia się wiosną świata, a każda natura, na którą spojrzysz, uzupełnia Ciebie. I każdy kwiat, i wszystkie liście, i każda zieleń życia, tak oto wspiera zieleń Twojego serca. I zieleń ta jest żywa, a wszystko, czego dotkniesz, ma uzdrowienie z tej zieleni. Abrakadabra. I dotknij i uzdrów to, co do tej pory hamowało Cię przed miłością. I zobacz, którędy to czynisz. I poznaj swoją umiejętność w tym, bo tak oto dar, który otrzymujesz od aniołów, na wstępie miłości, dar, który otrzymujesz w prezencie ślubnym i w prezencie nieślubnym na swe decyzje, na nową drogę życia, na ostatni początek, który z całą odwagą właśnie zainicjowałeś i nowych początków już nie trzeba będzie, bo ten jest Twój, bo ten jest doskonały, bo gdy miłość, prawdziwa miłość przyjdzie, to już zostaje
jest wieczne, rozwija się wraz z Tobą, rośnie wraz z Tobą. Tak oto wołaj miłość przeznaczoną, a serce Twoje tworzy linię światła i każdy moment księżyca zobaczony i słońca zobaczony swoim blaskiem linię tę tworzy. I każdy blask skolekcjonowany Twoimi oczami w świecie linię tę tworzy. I wszystko to, co czynisz pięknym i szczęśliwym w swoim życiu, linię tę tworzy. I każdy blask świecy i wszystko, co powołałeś, żeby nastąpiło piękno, linię tę tworzy. Tak oto linia ta, z jednego serca do drugiego, żywa i płynąca jak rzeka światła, coraz szersza i mocniejsza, prowadzi kroki osoby, która Ciebie kocha w Twoje życie, jak i Twoje kroki, a droga ta rozświetla sama siebie. Wasza droga do miłości jest chroniona. Wasza droga do miłości jest święta. Wasza droga do miłości jest połączona światłem, zaopiekowana boskością wszechświata i wyzwala waszą boskość, boskość waszości, wzajemność i wszystko, co robicie razem. Waszą wspólną, wyzwoloną poprzez miłość i dzięki miłości częstotliwość. Gdzie każde z was, które tę miłość tworzy, powoduje dobro dzięki temu, że ją tworzy. Tak oto jesteś kreatorem dobra. Dajesz osobie, którą kochasz, miłość w sposób, który obydwoje doceniacie. I tak oto otrzymujesz miłość, którą doceniasz. Miłość, którą potrzebujesz. Wszystko jest dane i wzięte. Jak najbardziej wzajemna sztuka wszechświata. Sztuka boska. Tak oto odczuj, co to dla Ciebie znaczy. Użyj to dokonanym i uznaj dokonanym w swoim życiu. I zgódź się na to każdą komórką siebie i zaproś tę miłość do domu. I zobacz, jaki element świata bądź symbol sprzyja Ci, uśmiecha się do Ciebie na tej drodze, ładuje Cię mocą i otrzymaj swoje własne alchemiczne klucze i wskazówki od aniołów, a przyjmij je do swojego serca. Gdy się tam znajdą, zawsze będą obecne. Wesprą każdą miłość, która w Tobie się pojawi. Otoczą tę miłość szczególnym respektem i honorem. I tak oto płynąć będzie ona przez świat w tych jakościach. I zawsze ukłoni się tej miłości każda inna energia, która istnieje. Bo tak oto miłość, jako najwyższa informacja, przepisuje wszystko ku miłości. Zmienia wszelkie kierunki właśnie w boskość. Tam, skąd się wywodzi i tam, dokąd płynie. I tak woda świata w bieżącości swojej ruszyła o tym. I gdziekolwiek jesteś, pamiętaj, by puścić o tym wodę następnie. I o swojej miłości ją zaadresować. By woda ta popłynęła i powiedziała innym wodom, kroplom, że tak oto miłość. A nawet więcej, że tak oto miłość swoim imieniem. Że tak oto Ty przywołujesz miłość. Że tak oto wyrażasz na tę miłość swoją gotowość. Miłość wymaga pozwolenia na każdym poziomie, bo każdy poziom zmienia. Każdy poziom aktualizuje ku boskości. Niezależnie od tego, co do tej pory w życiu w siebie wpuściłeś, na co pozwoliłeś. Miłość uśmiechnie się zwycięstwem ponad tym wszystkim. Przyniesie przypomnienie, że moc boska jest ostateczna, kompletna. Można zbudować na niej wszystko. Gdy jesteście dla siebie źródłem miłości, gdy wzajemnie lśnicie ku sobie
Jesteście ku sobie piękni? Wasze życie jest zaadresowane w siebie wzajemnie? Tak oto jesteście cudem boskim. Pokazujecie w praktyce, że miłość jest możliwa mimo tego, że wiele w życiu mogło was zatrzymać, straumatyzować, a nawet odrzucić od miłości. A jednak, gdy daliście temu szansę, gdy sprawiliście, że faktycznie miłość dostała pozwolenie, zaufaliście i wprowadziliście nowy wzór. Jako pionierzy nowej rzeczywistości, jako nowy świat. Zgodziliście się na to, ażeby miłość. I tak oto następuje już ona, usuwając wszelkie przeszkody. Następuje już ona, miłość najwspanialsza i najpiękniejsza, która pokazuje wam, jacy jesteście. Nie jacy myślicie, że jesteście. Nie jacy podejrzewacie, że jesteście. Ale jacy jesteście. Miłość wskazuje i podkreśla światłem całość was. Zgłaśnia jestestwo. Powiększa do stopnia, w którym wszystkie cechy człowieka są bardzo zauważone, lśnią. Inni uczą się od człowieka, który osiągnął miłość. Tak oto pamiętaj, że jesteś nauczycielem. Gdy jesteś w miłości, każda komórka ludzkiego ciała chce ciebie posłuchać. Dlatego zakochani wchodzą w uzdrowienie. Dlatego, gdy robisz to, co kochasz, uzdrawiasz siebie, wchodzisz w najlepszy stan siebie, niezależnie w jakim stanie byłeś jeszcze chwilę temu. Twoje zadanie wymaga ciebie w najlepszej twojej kondycji. I tak oto jesteś. Twoje zadanie przywołuje cię do tego. I to samo robi miłość, lecz bardzo bezpośrednio i na każdym poziomie. Tak oto wstawia ciebie natychmiastowo w najlepszość ciebie. Pomaga ci dowiedzieć się, co to jest. Mimo że wcześniej mogłeś to jedynie podejrzewać, planować, mieć nadzieję na to. Miłość to już nie jest próba generalna. Miłość to premiera, a jednocześnie freestyle. Zdarzy się tylko raz. Każda miłość, która zdarzyła się w twoim sercu i w twoim życiu, jest warta wdzięczności. Niezależnie o tym, jak potoczył się ten fraktal później. Każda miłość, gdy dowiesz się od siebie, że taka tylko ona była możliwa na dawny czas i dawne okoliczności, zasługuje na to, byś ukłonił się i podziękował za to, nawet jeśli tych osób nie chcesz już w życiu. Każda miłość pokazała ci coś w tobie, wydobyła, albo i pokazała, czego nie szukasz, czego unikać, na co się wykluczyć. Lecz z każdej popłynęła jakaś niesamowicie istotna wiedza. I pamiętaj, dzisiaj to tylko i wyłącznie wiedza, dodatkowo zdobyta w dawnej gęstości. A miłość, która przed tobą, która dopiero nastąpi, bądź nowa odsłona miłości, w której jesteś, zawiera energię nową, energię lekką, energię podobną do zakochania, energię, której to częstotliwość emitują do świata i do życia wczesnowiosenne kwiaty i wszystkie różowe, delikatne kwiaty, które łączą w sobie jasno-różowy i jasno-zielony kolor. I takie kwiaty wyobraź sobie teraz na swojej drodze, gdy idziesz, i pojaw je wszędzie na swojej ścieżce. I oświetlą one drogę również twojej miłości. I wdychaj, co te kwiaty ci dają, o czym ich szept ku tobie, o czym melodia, co dostajesz od miłości wszechświata,
A gdy zobaczysz taki kwiat w życiu, uśmiechnij się do niego, dotknij, a nawet więcej, dowiedz się o nim, spędź o nim czas. Czy to świadomością, czy zachwytem, czy zrobisz zdjęcie, czy sprawdzisz, co to jest. Tak oto zawsze otrzymasz energię zwrotną. Miłość uśmiechnie się do ciebie, odwzajemni twoje światło i każda miłość w tobie urośnie. Abrakadabra. Jako pionier, który wprowadzasz miłość w nowe czasy, masz całą pomoc wszechświata, bo zawołała o to Ziemia, planeta, która jest twoim domem i która wzywa do tego, byś przypomniał sobie swoją naturę i byś stał się domem dla miłości. Tak oto ty jesteś miłością, która to połączyła dwie osoby i powstałeś ty z iskry i zbliżenia. Stała się oto twoja natura. Ubrałeś siebie w ziemskie ciało i w organizmie kobiety wytworzyłeś wszystko to, co rozwinąłeś następnie. I tak idziesz przez życie. I miłość cię unosi i wspiera. I miłością przemieszczasz się pomiędzy różnymi poziomami siebie. Gdy dajesz sobie miłość, tak oto rośniesz. Gdy odbierasz ją sobie z różnych względów i pretekstów dawnego świata, tak oto wszystko w tobie marnieje. Gdy kochasz roślinę, rośnie ona. I tak samo z ludźmi. Tak oto zobacz, jak twoja miłość wspiera. I otrzymaj od istot anielskich i archanielskich tę wiadomość, po którą tu jesteś. Już czas. A gdy potrzebujesz cudu, otwórz swoje dłonie, otrzymasz od nieba i od wszystkiego, co istnieje. Dokładnie to, co lśniące i co uniesie w tobie energię tak, że powiesz oto cud. I oto cud, który jest sukcesem tego, co prosiłem. I oto cud, który wypełnia moją prośbę i pytanie. Abrakadabra. I otrzymaj cud, który rozpływa się po twoim życiu, jak i ten, który potrzebujesz przynieść osobie, co dąży do ciebie, twojej osobie i miłości, jak i miłości, którą ty jesteś na ziemi, by pielęgnować, tej miłości waszej przeznaczonej. I wszystko, co wasze razem potrzebuje, tak oto otrzymajcie z tego cudu teraz. Bo czas jest zawsze teraz, a miejsce jest wszędzie tutaj. Tak oto cud w waszą miłość, dla waszej miłości.
ku waszej miłości. Abrakadabra. Zobacz to dokonanym, istniejącym w życiu i obecnym. Abrakadabra. I tak oto ujrzyj siebie tak, jak widzą ciebie aniołowie, jako rzekę światła i rzekę życia, przez którą to przepływa miłość. Wszystkie lśniące i cenne momenty, jak krople, zupełnie podobne do tych, gdy słońce uśmiecha się w rzece lub gdy księżyc odbija się w morzu. Tak oto zobacz, te lśniące sekundy, które w twoich kalendarzach uśmiechają się i wpisujesz je teraz. Gdy wołasz miłość, tak oto tworzysz je, ustanawiasz i dzieją się. I zobacz siebie jako szczęśliwą wodę. I decyduj, czym się wypełnisz. Wołaj ze świata, wpiszesz w siebie. Tak oto miej gotowość żyć tym. Miej odpowiedzialność za swój cud. I otrzymaj to, po co tu przyszedłeś. I po co, i dlaczego, i w jakim celu znajdujesz się tu i teraz w magii. I zawieraj, gdy otrzymane. Rozwiń i zaopiekuj się. I tak oto bądź pełnią miłości na ziemi. Abrakadabra.
Archaniele, Chanielu, Ty, który opiekujesz się miłością z dawnego nadania, raczej który uosabiasz miłość w imieniu, Ty przybądź każdą różą i każdym kwiatem pięknym, który pamiętamy, Ty przynieś ku nam tę miłość, Ty unieś miłość ku nam, daj Ci nas ku miłości, by ta droga wspólna stała się nie tylko piękna, lecz i szybka, natychmiastowa. Tak oto już czas, ażeby żaden czas człowieka, który pragnie miłości, nie był wydany na nic innego. Tak oto przepełnij nas miłością, którą będziemy doceniać, za którą przepłynie w nas ogromna wdzięczność, która to uzupełni duszę i skompletuje to, co jesteśmy na ziemi z sobą właśnie przynieść. Tak oto jesteśmy zmianą. Każdemu, kto spojrzy na nas, przynosimy wiarę w miłość. Przynosimy nadzieję, że tak oto w jego i w jej życiu stanie się to. Napotka miłość, zacznie tą miłością żyć, stanie się tą miłością. Tak oto zobacz, że nowy świat, który tworzymy, to właśnie miłość uznaje nowym standardem, wartością, która świadczy o sukcesie i nie tylko, o zwycięstwie całości. Tak oto miłość. Miłość, która przekroczyła świat materialny. Miłość wieczna. Miłość przeznaczona. Miłość, po którą sięga człowiek dojrzały, znający swoje najważniejszości, która nie jest zabawką, której nie można rzucić w kąt, która trwa od momentu, gdy ją zaprosisz do życia już na zawsze. Tak oto miłość. Archaniele, Chanielu, przyprowadź ku nam taką miłość. Miłość przeznaczoną. Miłość, po którą jesteśmy tu na ziemi. A Ty otwórz swoje dłonie, by otrzymać, a w wizji swojej usiądź na ziemi, bo przepłynie przez Ciebie wodospad światła i zabierze w przeszłość wszystko, co niesiesz dzisiaj w sobie, a co stanowi ciężkość i spowodowałoby łzy w Twojej miłości. Czy to choroba, czy to cierpienie i ból, czy coś, czym nie możesz sobie poradzić. A teraz będzie Ci dane zostawić to za sobą, bo gdy wstaniesz i z tej wizji pójdziesz w swoje życie, tak oto w przeszłości, w dawnych sekundach zostanie i każdy wzór dla tego, co było złe, jak i nawet każda energia odczuwana przez Ciebie fizycznie, która to przeszkadzała miłości. Tak oto pamiętaj, że magii używasz nie po to, by sprawdzić, czy ona działa, lecz po to, żeby zadziałała. I to oto Twoje narzędzie. I pozwól sobie od tego narzędzia i od tego boskiego instrumentu otrzymać wszystko, co potrzebujesz. Bo jest w tym wszystko, co jest Ci potrzebne. I co może być potrzebne każdemu, kto może potrzebować. Tak oto bądź w otrzymaniu. Abrakadabra. I z tych dźwięków utrzymaj wodę świata, wodę życia, wodę, która podleje w Tobie miłość i wszystko, co dla miłości jest Ci potrzebne. I bądź szczęśliwy ze swojego otrzymania. Abrakadabra.
I tak oto święta woda dźwięku uzdrawia Twoją cielesność, optymalizuje Twój organizm i wszystko w Twojej formie fizycznej. Archaniele Rafaelu, tak oto woda uzdrawia nas, zabiera z nas to, co niepotrzebne, a daje to, czym potrzebujemy się wypełnić. I następuje święta równowaga, bo jesteśmy tu po tę równowagę, bo wchodzimy w miłość i tworzymy miłość, a miłością to stanowimy równowagę dobra we wszechświecie i wprowadzamy dobro poprzez miłość. Abrakadabra. I poczuj, jak przepływa światło z samego serca kosmosu do samego serca Ziemi przez Twoje serce, a Twoją intencją popłynie wszędzie tam, gdzie je wyślesz, gdy tak oto stajesz się źródłem tego światła i świętym wodospadem, czakranem i pulsującym sercem. I to światło rozprzestrzenia się z Ciebie, płynie Tobą tam, gdzie jesteś, istnieje tam, gdzie istniejesz Ty. A światło to przepływa przez każdą Twoją czakrę. I możesz dotknąć tej czakry, a wtedy otrzymasz informację, co jest rozpuszczone i co na zawsze idzie w przeszłość, a co natomiast otrzymujesz i na zawsze będzie Cię stanowić. Bo tak oto następuje święta wymiana tego, czego nie chcesz i czego się pozbywasz, na to, co prosiłeś, czego pragniesz, co było, jest i zawsze będzie najważniejsze. I czas na te przemiany jest teraz. Woda siada właśnie, to ruszyła. I tak oto wszystkie krople teraźniejszości wypełniają się tym, istnieją o tym, stają się o tym żywe. Pozwól sobie to docenić. Jeśli na Twoim ołtarzu jest woda, bądź gdy możesz podzielić się choćby kroplą ze swojej herbaty, bądź napoju, w którym to zatwierdzasz toasty, wpisujesz w życie, pozwalasz, by woda płynęła w Tobie i tak w Tobie, jak w Twojej intencji, tak staje się żywa. Tak, gdy masz taką wodę, po rytuale spędź czas swój szczególny z tą wodą. Najlepiej w ciągu doby od rytuału, zaczynając od teraz. I powiedz tej wodzie dokładnie, co pragniesz, ażeby się stało. Lecz tylko to, co zapraszasz i przyciągasz. Możesz to zrobić również i teraz. I tę wodę wylej tam, skąd wschód słońca przychodzi. A więc w tym kierunku na świat, bo zapraszasz nowe. I ten czas, i ta woda, niech tak oto jest tylko i wyłącznie o tym zaproszeniu. A woda ta opowie wszystkim wodom kroplom, każdej wodzie, która w życiu, wszystkiej wodzie, która istnieje, że Ty osobiście wołasz miłość, że wszystko, co w Tobie, pulsuje ku tej miłości i ją wspiera, że jest w Tobie całożyciowa zgoda. A tego właśnie potrzeba, ażeby miłość trzykrotnego tak. I tak jak życzyłeś powodzenia, dałeś bezpieczeństwo i otoczyłeś miłością tego i tą, które idą do Ciebie i tej miłości, która przeznaczona, już żadne zło nie ruszy. Tak daj sobie dobro i sobie daj miłość i siebie uzupełnij. Sprzyjaj sobie. Uśmiechnij się o swoim sukcesie. Zobacz siebie w miłości, uśmiechnij się o tym. Siebie w całkowitym pięknie, bo miłość nie tyle wymaga tego, co to powoduje. Siebie w sukcesie, bo miłość unosi cię w każdej dziedzinie życia. I siebie w codziennej radości, byciu ku drugiej osobie, w stanowieniu radości i ta osoba cieszy się swojego ciała, swojego umysłu, cieszy się z Twojej duszy i wraz z Tobą cieszy się życiem. Jesteś ogromnym darem dla tej osoby,
Jesteś ogromnym darem dla każdej dziedziny, gdzie składasz i dajesz swoją miłość. Gdzie decydujesz się dać siebie w mistrzostwie. Bo to właśnie kocha dusza. Momenty mistrzowskie. Nie tylko momenty, a wszystkie zajęcia, które prowadzą cię właśnie w najlepszość. Gdy kochasz coś, masz możliwość zostać tym geniuszem, bo świeci w tobie boskość. I jedna miłość nie przeszkadza drugiej. Można mieć w życiu wiele miłości. Jedną w przeznaczonej sobie osobie, a inne w zajęciach, w możliwościach, w stylu bycia. Tak oto zawołaj wszystkie miłości do siebie, te, których pragniesz w życiu. Te miłości, których ci brakowało, bądź które teraz masz gotowość stworzyć. Każdą jedną miłość, której ci potrzeba. Tak oto przebudź je i przywołaj je i zgódź je ku sobie. A przyjdą do ciebie jak do domu. Abrakadabra. I tak oto, gdy otrzymujesz miłość, płynie ona i płonie przez ciebie już zawsze. Istnieje i tętni. Jest i nie można jej podważyć. Jest oczywista, jasna i wiadoma. I możesz wszędzie ją dać. I wszędzie, gdzie jesteś, tak wchodzi ta miłość. I nie tylko wszyscy wiedzą o niej, lecz podziwiają całością siebie i uczą się. Bo tak oto jesteś źródłem czystej, prawdziwej, boskiej miłości. Abrakadabra. Ujrzyj to w swoim życiu i uznaj dokonanym.